Dzień dobry, Anna Hartej-Hornowska i serwis kulturalny Polskiego Radia Chopin, który będzie poświęcony konkursowi chopinowskiemu, który powoli dobiega końca. Już dziś wieczorem dowiemy się, kto zwyciężył w tym jednym z najważniejszych i najbardziej prestiżowych konkursów pianistycznych na świecie. W sobotę zakończył się etap trzeci i decyzją jury pod przewodnictwem profesor Katarzyny Popowej-Zydroń do finałów zakwalifikowało się 12 uczestników z 10 krajów, a są to pani Leonora Armelini z Włoch, pan J.J. Jun Lee Bui z Kanady, pan Aleksander Gadzijew z Włoch i Słowenii, pan Martin Garcia z Hiszpanii, pani Ewa Geworgian z Rosji i Armenii, pani Aimi Kobayashi z Japonii, pan Jakub Kuszlik z Polski, pan Hyok Lee z Korei Południowej, pan Bruce Xiaoyu Liu z Kanady, pan Kamil Pacholec z Polski, pan Hao Zhao z Chin i pan Kyohei Sorita z Japonii. W finale pianiści grają jeden z dwóch fortepianowych koncertów Fryderyka Chopina, F-moll op. 21 lub E-moll op. 11. Moim dzisiejszym gościem jest Jakub Puchalski, jeden z redaktorów Polskiego Radia Chopin, komentujących 18. konkurs chopinowski w wieczornych audycjach. Powiedz mi, jak wygląda praca redaktorów w ostatnich tygodniach? Czy zgadzasz się z nimi, czy raczej jest burzliwie? Praca wygląda bardzo ciężko, bo siedzimy do wieczora w filharmonii i co drugi dzień przyjeżdżamy tutaj bezpośrednio z przesłuchań, żeby obradować, powiedzmy, dyskutować na temat tego, co słyszeliśmy przedtem. Co do zgadzania się, zaskakująco często się zgadzam, aż mnie to niepokoi, bo nie jesteśmy tam po to, żeby się po prostu ze sobą zgadzać, ale faktycznie opinie mamy bardzo często zbieżne, aczkolwiek nie zawsze, bynajmniej jest wiele przypadków takich, w których każdy zgłasza jakieś zdanie odrębne. Mamy do tego prawo i powinniśmy wyrażać swoje opinie, które są zależne jednak od doświadczenia i od preferencji estetycznych poszczególnych osób. I te preferencje zwłaszcza są niekiedy bardzo różne. A kto według ciebie się wyróżnił? Czyje wykonanie cię zaskoczyło? Może nie tyle zaskoczyło, ile myślę, że są w tej chwili pozostały w konkursie dwie osobowości wybitne, a były osobowości wybitne trzy w konkursie chopinowskim. Jedna niestety odpadła. Odpadł Nikołaj Hadziajnow, który grał Chopina intelektualnego. Chopina, którego trzeba było nie tylko posłuchać i się zachwycić, ach, jaki piękny Chopin, tylko trzeba było zrozumieć, trzeba było wykonać pewien wysiłek do tego, żeby zastanowić się, co ten pianista chciał powiedzieć, gdyż on w każdym wypadku chciał coś konkretnego powiedzieć. Rozczytywał faktury chopinowskie i budował te utwory jako swego rodzaju konstrukcje i narracje konstrukcyjne. Warto było ten wysiłek wykonać i mam wrażenie, że nie wszyscy członkowie jury byli na to otwarci. Szkoda, ale jestem przekonany, że Nikołaj Hadziajnow nie zginie i że będziemy o nim słyszeć, a przede wszystkim będziemy jego słuchać, bo na pewno będzie grał w koncerty i w Polsce, i nie tylko w Polsce. Jest jednym z ulubionych pianistów. On już konkurs poniekąd wygrał. Dla niego wcale nie jest gorzej niż gdyby dostał któreś tam miejsce w finale. Pozostały dwie inne osobowości. Pianistka reprezentująca klasyczną, czyli romantyczną szkołę rosyjską, Ewa Geworgian, która jest osobą urodzoną do gry na fortepianie po prostu. To jest coś, co ona wie jak robić w każdym detalu idealnie, rozumiejąc całkowicie narrację Chopina i miejsce każdego dźwięku w strukturze, którą gra na estradzie. To jest taka pianistka kompletna, chciałoby się powiedzieć. Oraz drugi finalista, bardzo oczekiwany, Bruce Xiaoyu Liu, który z kolei jest typem nowoczesnego wirtuoza. Tutaj mamy dynamikę, pełną kontrolę nad dźwiękiem, pełną kontrolę nad fortepianem i kontrolę nad narracją przy świetnej wyobraźni, dramatycznej wyobraźni również. Także Liu jest pianistą, na którego także czekaliśmy już od dawna, głosem współczesności w chopinistyce. Myślę, że konkurs ma ogromne szczęście, że tacy pianiści w ogóle na nim się pojawili. I teraz ma ogromny problem, jak ich wyróżnić, tak żeby
to nie oni stracili, bo oni nie stracą. Oni już swoje wygrali, oni zajmą miejsca wśród czołowych pianistów świata. Natomiast stracić może konkurs, jeżeli odpowiednio ich nie oceni. Nie sądzisz, że ten konkurs jest wyjątkowy? Nie tylko dlatego, że czekaliśmy na niego rok dłużej, ale też dlatego, że dociera do rzeszy ludzi na całym świecie, którzy no, na co dzień nie słuchają Chopina. Myślę, że ten konkurs jest faktycznie wyjątkowy, głównie dlatego, że pojawili się na nim pianiści takiej klasy, na jakich czekaliśmy od 3 dekad, przynajmniej od czasów Stanisława Bunina, bo tak znakomitej pianistyki tutaj nie było od naprawdę dawna. Natomiast powodzenie konkursu chopinowskiego, jakie ma w świecie, jest na pewno wzmożone w niezwykły sposób zupełnie poprzez media społecznościowe. Wiem, że konkurs jest słuchany przez miliony ludzi tak naprawdę, od Japonii przez Chiny do Kalifornii, więc ten zasięg konkursu, niezależnie w sumie od poziomu, bo mieliśmy z tym do czynienia już 6 lat temu, gdzie także konkurs był bardzo pilnie śledzony przez mnóstwo rzeszę całą ludzi na świecie. Mam wrażenie, że w 2010 również, ja wtedy akurat słuchałem głównie poprzez radio i transmisje różne i pamiętam, że była już taka możliwość. A zatem ten zasięg konkursu jest na pewno bardzo, bardzo podbity i w ten sposób rośnie pozycja konkursu. Myślę, że to jest coś bardzo dobrego dla samej imprezy, która faktycznie staje się, jakby, albo też potwierdza i nawet jeszcze dystansuje inne wydarzenia, nie tylko muzyczne, wydarzenia kulturalne w Polsce, bo żadne polskie wydarzenie kulturalne nie ma takich zasięgów oddziaływania. A jednocześnie w ten sposób ta promocja pomaga na pewno popularyzować Chopina i wśród ludzi, którzy go nie słuchają na co dzień, i wśród na przykład pianistów, którzy nie myśleli o wzięciu na warsztat takich utworów jak Rondo a la Mazur, a tutaj słuchając ich w wykonaniu niekiedy znakomitym absolutnie, mogą pomyśleć, że to jest faktycznie świetny utwór i warto go opracować i włączyć do swojego repertuaru. A jeśli chodzi o te relacje czy też transmisje, to my zapraszamy na antenę Polskiego Radia Chopin. Dziś o 22:00 będzie można wysłuchać przedostatniego studia na żywo, w którym nasz dzisiejszy gość Jakub Puchalski, ale także Małgorzata Pęcińska, Kamila Stępień-Kutera, profesor Andrzej Ratusiński oraz Marek Bracha skomentują finałowe zmagania. I na koniec jeszcze dodam, że na ostatnią 3-godzinną audycję podsumowującą cały konkurs chopinowski zapraszamy w niedzielę o 21:00. I przypominamy, że na naszych mediach społecznościowych mogą Państwo słuchać wypowiedzi artystów po każdym z etapów. A już jutro o godzinie 19:00 w Teatrze Wielkim w Warszawie odbędzie się pierwszy koncert laureatów. No i jeszcze przypomnę, że Polskiego Radia Chopin warto słuchać, żeby być na bieżąco, a można to robić poprzez aplikację Polskiego Radia, odbiorniki DAB+ i na chopin.polskiradio.pl.